Witam serdecznie. Mistrzostwa NATO, trzecia runda. W pierwszej rundzie wygrałem białymi końcówkę pionkową. Po ciężkiej walce z Turkiem pułkownicy mieli zameldowane, że zremisuje. Potem się trochę tak lekko zdziwili. W drugiej rundzie pułkownicy otrzymali meldunki, że jestem pod matowym atakiem. Grałem z silnym zawodnikiem z armii węgierskiej, ale z cywilem czarnymi. Wygrałem końcówkę hetmańską. Pewnie zrealizowałem przewagę materialną. I trzecia runda, spisany na straty. Grałem białymi na pierwszym stole z mistrzem NATO. Marek Helbiś. Tam dawaliśmy sobie podarki. Dawaliśmy sobie podarki. No i po podarkach zrobiłem pierwszy ruch. Przeciwnik przez 10 minut nie grał. Robił się zielony, siny, blady i znowu czerwony i znowu. I takie te kolory mu się na twarzy zmieniały. Myślał 10 minut. To można powiedzieć, że Niemcy dawali żelki. Tam był taki zwyczaj, że się dawali upominki. Ja byłem wyposażony przez Polski Związek Szachowy, przez Mazowiecki Związek, przez AZS. Książkę swoją dawałem, od Turka dostałem piękny scyzoryk, a ten dał mi żelki takie, opakowanie za złotówkę czy za ile, ale no to tak wiadomo, taka niemiecka szkoła, drużynowy, indywidualny, kilkukrotny mistrz NATO, więc mnie pułkowniki spisali. Wiedziałem, że gra obronę słowiańską. Że gra obronę słowiańską. Oczywiście jak ktoś gra A3, to nie jest tak, że sobie po prostu gra A3. Wyobraźmy sobie, że chcemy grać partię hiszpańską i nie możemy zagrać gońcem, nie możemy zagrać gońcem na B5, bo tu już stoi pionek. To samo w partii szkockiej. No nie możemy zagrać D4, pogonie z B4 trzeba przyjść skoczkiem na B5, a tu ten pion już stoi. Nie można przyjść skoczkiem na B5. Także to tak wygląda. To nie jest tak, że to jest taki jakiś... I takich przykładów można dać więcej. Że ten ruch A3 to nie jest żaden debiut Andersena, tego niemieckiego matematyka z Wrocławia. Adolfa Andersena, tylko to jest ruch, po którym mogą powstać różne warianty. To nie jest błąd. Ale on się zdenerwował i zagrał H6. I teraz, ponieważ ja wiedziałem, że gra słowiańską, przeszliśmy do obrony słowiańskiej, której ten ruch się przydał, a ten był osłabieniem pozycji. Zobaczymy, że to będzie osłabienie pozycji. Tu chciałbym usłyszeć komentarz pani profesor psychologii, która pomaga, dostała już dwa odznaczenia, dwa ordery dostała od pana prezydenta Andrzeja Dudy. W każdym razie proszę D4, skoczek F6, C4, w ogóle się nie przejmujemy, E6, skoczek C3, D5 i gramy taką odmianę gambitu hetmańskiego, że już nie ma ruchu goniec B4. Skoczek F3, C6. No i powstała taka słowiańska, tylko że po E3 nie można grać obrony merańskiej, bo nie ma skoczka na D7, a pion, który przyjdzie na B5, nie przyjdzie na B4 z atakiem na skoczka. No skoczek BD7, goniec D3, goniec D6, roszada. Rosiada. I tu bardzo ważna rzecz. O, ta figura. Ta figura to jest bardzo ważna figura. Ona może przyjść tu, ale nie może przyjść na... zostać z tej strony. Nie można iść gońcem na B2, kiedy jest... kiedy biały pion stoi na D4, zblokowany przez pion na D5. Goniec z B2 będzie słaby. W związku z tym trzeba dojść do E4.
naturalny ruch, normalny. Powinien zbić na E4. I o takie grywałem ze stabilną przewagą białych. Takie grywałem. Takie wygrywałem. Ale to mistrz na to zbił na C4. To jest gorsze. To jest ustępstwo. Tutaj nie ma w tej chwili wideo. I zagrał E5. Trzeba zagrać H3. Żeby można było postawić gońca na E3, żeby skoczył z G4 go nie atakował. B5. Trzeba powiedzieć, że w tym czasie jeden z naszych zawodników, taki dobry, wybierał się jako dowódca kompanii czołgowej, chyba ile pamiętam, do Afganistanu. Ja wyraziłem myśl, że to w Afganistanie to nie jest nasza wojna, że tam jesteśmy okupantami i w Iraku. No zameldowano to pułkownikom, politrukom, politruk, politycznym rykowaditiel, czyli oficer polityczny. Kiedyś to się nazywało oficer polityczno-wychowawczy. Potem przez długi czas był oficer polityczny, od jakiegoś czasu nazywa się oficer wychowawczy. To tak ci z głównego zarządu politycznego i już więcej mi na mistrzostwa NATO nie zabrano, mimo że w następnym roku byłem trzeci w mistrzostwach Wojska Polskiego, a jechało tam 7 chyba. Stwierdzono, że się nie można mi, bo jeszcze palne coś tam. B5, goniec B3. A6, no jako, no trudno tam. A6, no to widzimy, że A3 się przydało, pion nie może iść na B4. Stawiamy gońca na E3. Przeciwnik wybił. Znaczy, przepraszam, wyszedł gońcem, ale ten goniec stoi nieszczęśliwie. I teraz przechodzimy do pozycji z obustronnymi przewagami pionkowymi na skrzydłach z otwartą linią D. Tu mamy cztery pionki przeciwko trzem. Tu są trzy pionki przeciwko dwóm. A tu jest otwarta linia D. To jest taka typowa pozycja gry środkowej, którą ja uczę. Jak grać, jak ją rozumieć moich uczniów. Ona słabo jest opisana w literaturze, trochę została liźnięta w książce Szereszewskiego Strategia gry końcowej. No dobra. Skoczek D4. Mijanka. Wieża E8 i F4. Realizujemy swoją przewagę. Skoczek odejdzie. Zrobimy widełki. No i skoczek odszedł. I robimy widełki. Niespodziewanie okazuje się, że spryciarz, mistrz NATO, indywidualny, no wybitny szachista, patrzy wieżą na gońca. Uciekł gońcem na F8. I proszę bardzo, kombinujemy jak kaczoreczek na żywo w mistrzostwach NATO. Mogę powiedzieć, że przywieźliśmy srebrny medal. Mieliśmy tyle samo punktów co Niemcy. W pierwszej wartościowości mieliśmy tyle samo. W drugiej mieliśmy ciut mniej. Grałem z trzema Niemcami, w tym dwoma mistrzami NATO. Z tym wygrałem, z drugim, a z pozostałymi zremisowałem. Nikt z Niemcami nie zrobił takiego dobrego wyniku. Nikim nie odebrał tylu punktów. No dobra. Lecimy dalej. Bijemy. Wieża bije 3. I skoczek F5. Skoczek, spryciarz, napad tu. Napad tu, tu. I tu. To taki skryciarz. Spryciarz, skoczek wielofunkcyjny. Multifunkcjoner, jak to mówią Francuzi. Multifunkcjoner.
Słabsze było, można było grać jeszcze tak. Na piona więcej, ale to. Skoczek F5 obiecuje więcej. Przeciwnik miał taki kontrudar. Kontruderzenie hetman B6. Zagrał bardzo twórczo. Zaofiarował jakostkę. Bardzo twórczo. I teraz trzeba było bić na G7 tu. Jest to bardzo trudne do policzenia. W momencie tym czarny mają dwa gońce więcej. Bierzemy wieżę. Pozycja nie jest łatwa do oceny. Dlatego wziąłem, co mi daje stabilną przewagę, ale no szacha trzeba dać. Król H1, można było iść król H2, to nie ma wielkiego znaczenia. Król H2, skoczek bije F6. Przyjrzyjmy się. Słaby pion, no jest jakość za piona więcej, ale są słabe piony, trzeba coś z nimi zrobić. Gońca tego białopolowego obezwładnić. Skoczek wisi, goniec niespecjalnie smurzy. Konsolidujemy pozycję. Można było grać wieża E1. A4. Pozbywamy się jednego słabego piona. No schodzimy hetmanem, łaski nie robimy. Można było grać C5. Przeciwnik gra hetman C5. Bardzo kąśliwy ruch. Bardzo kąśliwy ruch. Jednakże na to przygotowałem odpowiedź i zachęcam do zgadywania jaką. Proszę bardzo, kombinujemy. Jak kaczoreczek w mistrzostwach NATO. Runda trzecia. 2 z 2. Przeciwnik 2 z 2. Dwa razy chyba był indywidualnym mistrzem NATO, a drużynowym z 5. I trzeba grać z takim gierojem. A jak grać, to do przodu. Hetman E5. Hetman obronił konika. I się okazuje, że hetmana nie można zbić. Bo hetman bije E5. Fe. I pozycja czarnego się sypie. Hetman C3 nie lepsze, bo hetman C3. Skoczek D5. I znowu trudna decyzja. Wybić tego na A5, czy nie wybić? No można było wybić i zagrać wieża F3. Ale pozycję trzeba konsolidować. Mam przewagę materialną. Wieża AD1. Wieża wchodzi do gry, neutralizuje wieżę przeciwnika, co też jest ważne. I wieża C8. Wieża F3, no tu chcemy dać mata, na mata gramy. Wymuszone G6, tu widzimy, że gdyby pion był na H7 byłoby lepiej. Teraz AB5 było niezłe. Dawało białym dobre szanse. Ruch w tekście też jest bardzo dobry, nawet ze względów psychologicznych, bo wieża strzela tu i atakuje też króla przeciwnika, co ma niebagatelne znaczenie. Wieża C7. Gruby błąd. Nerwowa obrona siódmej linii. Proszę bardzo, kombinujemy jak kaczoreczek w mistrzostwach NATO na pierwszej szachownicy. Czas start.
I tu krytyczny moment partii, no nerwowo. Kibiców tłum. Pułkowników, politruków nie ma jak na lekarstwo. Mieli mi przynieść. A może już przynieśli mi? Białą czekoladę, nie pamiętam. Cząsteczkę co kwadrans brałem równo z zegarkiem. I to wygrywało. To wygrywało. Wygrywało też niespodziewane wieża bije G6, ponieważ po biciu można wziąć wieżę. Skoczek nie może, bo jest związany. I co by było? Mielibyśmy zdrową wieżę więcej. Ruch w tekście nie wypuszcza wygranej. Ale trzeba jeszcze się pomęczyć, ponieważ przeciwnik walczy jak lew wziął. Ale rozbiliśmy piony. Pozbyliśmy się jednego słabego piona i konik poszedł do centruma. Teraz nie jest dobrze bić na C3, bo wieża broni. Goniec D6, pozorna aktywność. Przeciwnik patrzy, jak te gońce strzelają. To jeden strzela prosto na króla, a drugi strzela na wieżę, na hetmana. Coś strasznego. Ale mamy tu swój resurs. Hetman E8 między innymi grozi na przykład wieża G6. Po biciu hetman bije G6, wieża G6, hetman bije G7, skoczek E6 i tu skoczek kosi. Na przykład na ruchy na przemian. Czego? A szach musi odejść. Król H7. Tu broni, tu broni, tu broni. Teraz wygrywało wieża E1. A to nie taka łatwa wygrana. Goniec F4. Ruch w tekście jest lepszy. Zrobiłem kombinację. Skoczek napad tu i tu. Nie jest dobrze skoczkę wziąć. Jest pan Szachuś i pan Maciuś, więc przeciwnik się trochę zdenerwował. I zaproponował. Ojej, tak nie mógł. Tak nie mógł. Dlaczego tak nie mógł? Może z powodu bicia wieży. A, bo nie miał, bez hetmanu w ogóle nie miał kont gry. I zagrał hetman C6. Oczywiście hetmanów nie wymieniamy. Tylko bierzemy drugą jakostkę. Jeżeli teraz hetman bije hetmana, no to mamy za dwa gońce i piona, dwie wieże i konisia. To jest dosyć dużo, więc bił tu. I stoi na pionku. I stoi na tym pionku. Pionka trzeba bronić. A jak go obronić? Ano bierzemy tego. Teraz nie może wziąć pionka. A na goniec F4 nastąpi wieża F3 i hetman jest przeciążony. Więc goniec C6, a teraz tego ruchu prawdopodobnie nie przewidział. Teraz na goniec F4 nastąpi atakę. I z nieuchronnym F3, tylko najpierw zablokujemy pole. I teraz zagramy G3. Hetman E7. To piona, żeśmy to znowu konsolidujemy pozycję. Uciekamy spod gońca. Teraz chcemy zwrócić jedną jakość. Mamy dwie jakości więcej. Jak widzimy, przeciwnik ma przewagę na czarnych polach. Ma figurę czarnopolową. My nie mamy. I ma przewagę na białych polach. My nie mamy. My mamy tylko figury liniowe.
Musimy skonsolidować pozycję. Oczywiście oddanie piona na d4 nie pomaga. To jest prowokacja, żeby zagrał d4. Zbijemy na przykład wieżą. I teraz wygramy lekutko. Goniec nie ma punktów oparcia, nie ma obiektów ataku. Przepraszam, pion C idzie, pion H obnaży króla. To była próba. Nie, on to nie chciał. Słusznie nie chciał, bo to był dobry zawodnik. No. Dwukrotny czy trzykrotny indywidualny mistrz na to. No dalej, konsolidujemy pozycję. Hetman E7. No, dobrze gra. Wieża E1. I hetman D4. Zablokowaliśmy gońca. I dalej chcemy zwrócić jedną jakość. Zobaczcie, że jak zajmiemy tę wieżę i tego gońca, to ten goniec kiepszczak przegra, grozi F5. No to najpierw wieża F2. Wieża broni pionka, ucieka spod gońca, przecież hetman musi grać. F5 to jest osłabienie. Goniec G7. No napad. To proponujemy wymianę hetmanów. Oczywiście wymiany hetmanów nie może być, bo pion B dochodzi. Tu wieża wpada na siódemkę. Wisi, będzie wisiało tu, trzeba będzie oddać gońca. Czyli mamy przykład na to, że proponując wymianę hetmanów, deplasujemy hetmana przeciwnika. No ale żeby wygrać, to trzeba zrobić wolnego piona albo wymienić hetmany i przedrzeć się królem. F5. Ofiara piona. Ofiarujemy piona. Przeciwnik oczywiście nie może bić, bo tego piona nie będzie mógł odbić. Zagramy atakę i będzie musiał podziękować. Nie ma jak piona bronić. Hetman A7. No. Konwulsyjnie napada nam na wieżę. Myślę, że nie zauważymy. No, mistrz NATO. Niemiec. Niemiec. Otwieramy pozycję. I proszę bardzo, kombinujemy jak kaczoreczek na mistrzostwach NATO, grając na pierwszym stole, mając 2-2 w rundzie trzeciej. I co my tu widzimy? Zwajamy wieżę. Podbiciem było, nie wpadamy tam. D4. Proszę bardzo. Bić, przepchnąć, nie reagować. Czas start. Bić, przepchnąć, nie reagować. Bić, przepchnąć, czy nie reagować. Ani to, ani to. Wpadamy na siódemkę. Wieża napada na hetmana. Hetman jest przez piona zablokowany i wieża patrzy tu. A jak dobrze zobaczymy, to napatrzy i tu. Wieża zrobiła podwójne uderzenie. Mamy trzy figury. Na linii poziomej jest to motyw geometryczny dla wieży i wieża na taką linię wpada. Proszę zobaczyć, jak się złoci z radości. No, hetman A2 i proszę bardzo, kto znajdzie ostatnie posunięcie? Ten gość. Czas start.
Kto znajdzie ostatnie posunięcie, to jest gość. Trzeba powiedzieć, że pułkownicy przyszli i grzecznościowo spytali mi, jaki wynik zrobiłem. Jaki wynik zrobiłem, kiedy powiedziałem, ojej, to co? No wygrałem. To zrobili w tył zwrot i polecieli do stolika sędziowskiego. Nawet się nie udawali, tylko tak ich zamurowało, że zrobili w tył zwrot, pobiegli do stolika sędziowskiego sprawdzić, bo myśleli, że ja kłamię. Ludzie oceniają siebie po sobie. Jak kłamią, to uważają, że inny kłamie. Ja nie kłamałem, oni mi po prostu nie uwierzyli, mi się w głowie nie mieściło, że mogę tego helbisia stuknąć. A ja proszę bardzo. Podziękował. No co miał nie dziękować? Teraz nie wieża wpada, chociaż wieża też może. No hetman wpada. Król musi iść tu. Moment. Może coś źle pokazałem? A, to jest Maciuś. To może nie hetman wpada. Hetman wpada, też jest wygrana. Jak hetman wpada, to się nie może zasłonić, bo to już przegrał. Bo to przegrał, bo to za tego piona trzeba oddać gońca. Ale to musi być Maciuś. A, no dobrze, no tu. Tu to leci hetman. Więc tu nie może. Tu to Maciuś. A tu. To tu i to też musi być Maciuś, taki nietrudny do znalezienia. Chyba nie ma znaczenia, gdzie idzie. A nic ma specjalnego znaczenia, gdzie idzie. No, takie rzeczy Helbisz miś na to, to umie policzyć. I to jest zdumiewające. Jeszcze raz pokazuję. Ról go wyprowadził z równowagi psychicznej, nie mógł spokojnie grać, że jak to jest taki kliencik jak ja, taki pacer, jak mówią nasi bracia, za Oder, że śmiał zagrać takiemu mistrzowi A3. Co to za lekceważenie? Po prostu no, sprowadziłem go do samodzielnej gry. Od pierwszego ruchu musiał grać samodzielnie. Wpędziłem go w niedoczas. Stworzyłem mu problemy. No H6, no po 10 minutach. 10 minut chłopak myślał. A graliśmy tempem 2 na 40, pół na dokończenie. Więc niedoczasy były przed 40 ruchem. Normalne. Też bym zagrał. Gram normalną, po prostu są ruchy A3 i H6, których nie powinno być. No, przeszedł do gambitu. Ja mu nie wróg. No nie postawię gońca na G5. Spokojne E3. I tu mówię, nie przechodzi obrona amerańska, bo pole B4 jest kontrolowane. Przechodzimy do normalnej słowiańskiej. To jest kluczowy moment, że nie można grać B3 i gońca postawić na B2, dopóki pion D4 zablokowany jest przez pionka D5. Gdyby czarny zbił, to można postawić na B2, bo pion D5 pójdzie i odblokuje. Goniec musi wyjść na F4. No to otwieramy mu drogę. Tu powinien zbić pionka E4, tak jak już mówiłem. Kolejna niedokładność, no ten ruch H6. Tu proszę bardzo, dąży do typowe uderzenie słowiańskie, ale no przy pionku na H6 no trochę nie bardzo. No trochę czasu stracił, goniec szedł. Dążymy do typowej pozycji. Przewaga pionkowa na jednym skrzydle, druga na drugiej, otwarta linia D, której uczy jak grać. Powstaje w bardzo wielu debiutach, byście się kochani zdziwili w ilu. Tu skoczek idzie też na F5.
No i F4 realizujemy swoją przewagę. Szczęśliwie dla niego. I tu tego ruchu nie widziałem, to się przyznam. To doskonały ruch jest. Sprawia białym olbrzymie trudności, szczególnie w grze praktycznej, bo tutaj mamy dużo słabości. Trzeba, przewaga jest minimalna. Przewaga jakości zapiana to jest najmniejsza z przewag, jaka może być. Pół pionka przewagi. Musimy konsolidować pozycję. Pozbywamy się jednego słabego piona, a i wieże potrzebują otwarte linie. A tu musimy zejść. Tu bardzo dobry ruch konsolidujący pozycję. Wieża weszła, skoczek związany. Wieża odeszła z powiązania. Tu atak na króla. No hetman, skoczek, wieża, pion i goniec też atakują króla. Obrona. Tamto transformacja, przewag, rozbicie struktury. Jak widzimy, my się pozbyliśmy, a piona C3 są dwa piony słabe, D5 i B5. Chcemy zagrać F5, rozwalić go. Kontratak. No teraz nie można grać F5, bo zbije wieżę. Także tu jeszcze raz ten ruch gońcem na D6 był bardzo dobry. Cios między oczy. I mamy dwie wieże za dwa gońce. Teraz każdy pion jest ważny. Piona F4 nie można brać. Teraz jest, znowu nie można brać. A teraz już go się nie weźmie. I tu chcemy zwrócić, chcemy oddać jedną wieżę za gońca. Bo te dwa gońce kryją i białe, i czarne pola. Jak zginie jeden, zejdzie jeden goniec, to przestanie kryć pola czarne, a jak zejdzie drugi, przestanie kryć pola białe. Tutaj, jak widać, ponumerowałem czarnopolowego, przyporządkowałem jedynkę, białopolowemu dwójkę. To taka, o. Pion obroniony. No i skonsolidowana pozycja. Trzeba rozgonić figury przeciwnika. Linię E zdobywamy. Centralizacja hetmana. Chcemy zagrać F5, osłabić króla. Ale przed zagraniem F5 cofamy wieżę, żeby nie była na jednej linii z gońcem hetmana. Dodatkowo bronimy pion G2. Nam się nie spieszy. Deplasujemy hetmana przeciwnika, patrzymy na pole E7. No i otwieramy. Znaczy, zobaczcie, że ten pion, którego nie można przyjąć, prowadzi do otwarcia linii siódmej. O, taka pułapeczka. Pan szachuś. Nie można bić wieży, bo jest pan szachuś. I wieże się zdwoiły. I wieża wpada na linię siódmą. I eleganckie zakończenie. Okazuje się, że nie można dać mata, bo najpierw jest pan szachuś. To spryciarz zagrał na tego mata. Widzieliście, jaki to spryciarz? Mistrz na to. No to była partia z mistrzostw na to. Kto widział, dziękuję za uwagę. Proszę o komentarze.